Wiesz, jesteś rozpalony. Wali mi we łbie jak skurwysyn. Jesteś rozpalony. Nie, to tylko zmęczenie. Dobra, zostań tu. Siedź, ja coś wymyślę. Słuchaj, nie potrzebujesz żadnej niańki, wszystko gra. Kurwa, dawaj, myśl. Ej, chodź tutaj, pokażę ci, czego szukamy. Mam, znalazłem. Daj spokój, skup się. Jestem skupiony. Dobra, a więc ta akurat nazywa się Lavandula angustifolia. Lawenda? Tak, wiesz, wciąż spłacam moje studenckie pożyczki, więc będę się trzymać łaciny, ale ty... Jasne, nie chcesz marnować kasy, rozumiem. To teraz podaj mi ręce. Dobra, jedną trzeba ułożyć wokół kwiatu. Dobra. A drugą z kolei położyć na łodydze. Okej. Właśnie tak. A teraz trzeba pociągnąć powolutku. Wiesz, wyrywałem już chwasty. Proszę wybaczyć, ale to nie są chwasty. Trzeba delikatnie. Ale trochę naciskać. Tylko niezbyt mocno. Dobra, gotowy? Dajesz. Udało się, wyszło idealnie. No. Ale niestety nie pachnie tu za pięknie. Dobra, to je sobie weź, a ja idę po więcej. No więc, dlaczego lawenda? Wiesz, w laboratorium bardzo się tym ekscytują. Sądzą, że mają podgatunek o zmutowanych monoterpenoidach, wytwarzających zmodyfikowany linalol, który... To naprawdę, o rany, dziękuję, Einsteinie, dziękuję. No tak, zawiera związek chemiczny, który możemy wykorzystać do produkcji nowego leku. Dla pacjentów z poparzeniami. Tam, skąd pochodzę, jedyne lecznicze zioło to to, które się pali. Wiesz, Buzer zna takiego gościa, co je uprawia, kilka kilometrów stąd. O, to świetnie. Jak Buzer skończy w pasę, to zabierzecie ze sobą. Okej, to co jeszcze robicie? Bomby chemiczne, broń masowego rażenia, te klimaty? Nie. No, przynajmniej nie ja. W sensie? Podpisałam umowę. Moje badania nie mogą być wykorzystane w celach wojskowych. Tam jest ich więcej. Zaczekaj. Ej, daj spokój, woda będzie super. Chwila, zaczekaj. Coś nie tak? Wiesz, nie o to mi chodziło. Gadaj, o co chodzi? To długa historia. Nic nie szkodzi. Możemy się przejść. Lubię spacery. To może opowiesz mi o swoich roślinach? Serio? Okej. Ten konkretny rodzaj jest zewnątrzpochodny. Czyli teraz mam zapytać? Nie występujący naturalnie na tym terenie. Podziękuj Ogdenowi. Komu? O cholera, zapytałem. Peterowi Skinowi Ogdenowi. Pierwszemu odkrywcy, który zapuścił się w tę część Oregonu. Razem z innymi pionierami przywiózł tu swoje lecznicze zioła i rośliny. Część dostała się do ekosystemu i teraz tu rosną. Głównie nad niewielkimi jeziorami. Pierwszy biały odkrywca. No, proszę, ale jesteś politycznie poprawny. Nie słuchaj plotek o motocyklistach, które usłyszysz w telewizji. Tak na serio, to jesteśmy czarujący. Nie wątpię. Mamy u nas kilku Afroamerykanów, w tym klubowego weterana. Serio? Bo nie widziałam ani jednej osoby o innym kolorze skóry w tym waszym dziwnym, prowincjonalnym raju. A jednak, Jack nawet dowoził ludzi z Sacramento, żeby wkurwić naszych łysych rywali, skinheadów. Nieprawda. Pewnie, żartuję. Jersey Jean to mój dobry znajomy. Osobiście wprowadzałem go do klubu. Służyliśmy w tej samej jednostce. Zajrzyj kiedyś, oprowadzę cię. Polubisz go, jest przezabawny. Margarita w jego wykonaniu rządzi. Muszę być w laboratorium w poniedziałek rano, więc... Będziemy w twoim łóżku przed 10:00. Obiecuję. Jak mogę odrzucić taką propozycję? Dobra, spróbuj trochę zerwać. Lawenda, czyli mam zrywać lawendę? Tak. Przynieś mi 3 rośliny, tylko ich nie zgnieć. O, już ja je zgniotę. Nie wygłupiaj się. Mam jedną. Doskonale. Coś takiego?
Właśnie, tak trzymaj. Ostatnia. To daj je tutaj. O! Dla ciebie. O, jak widać, prawdziwi mężczyźni nie wyginęli w Farewell. Cóż, a nawet jeśli to nie przeze mnie. Hej! Oj, biedni goście. Hej, to ten, który będziemy później palić? Nie, to ten, który będziemy pić. Robię zajebistą herbatę ziołową. Na bank. Hej, no dobra, jak do mnie kiedyś wpadniesz, to ci taką zrobię. O ile odwieziesz mnie do domu. Jasne, super. Jeszcze cię nawrócę. Tylko po drodze kupię sobie parę browarów i już. Wybacz, trochę się wyłączyłem. Co, mówiłeś coś? Sara pokazała mi coś kilka lat temu, zanim... No, w każdym razie rośnie tu taka roślina, lawenda, w cieniu przy rzece, na brzegach jezior. Może uda mi się trochę znaleźć. Cholera brachu. Poli także spróbuje wszystkiego. Lepiej przyjść lawendę, przynieś mi coś, co można zapalić. Tak czy owak, poszukam tego szajsu, a potem zrobię z niego balsam na opatrzenie, żebyś wreszcie przestał piłować o to mordę. Spoko, dobra. Wybacz, bro. Po prostu dostaję już pierdolce, wiesz. Nie martw się, Buzma. Pojedziemy na północ, przysięgam. Już niedługo. Słyszysz? Tak, bez odbioru. Nick, jesteś tam? Zrobiłem dla ciebie kilka rzeczy. Wiecie, czego wbijaj. Tak, Buzma. Sprzęt się zawsze przyda. Dzięki, bro. Bez odbioru.
Hej, burze. Jasna cholera. Wiesz, zabawna sprawa, bo przypomniałem sobie, jak parę lat temu Sara zabrała mnie do Berkwik. Zbieraliśmy razem lawendę i nauczyła mnie, jak zrobić balsam na oparzenie. Słuchaj, dzisiaj wyszedłem. Wiesz? Rozejrzałem się trochę, zgarnąłem kilka pułapek. Patrz, ręka jest prawie jak nowa. Luzik, okej. Po prostu go tu zostawię. Hej! Tylko musisz mi dać kilka dni. Dobra? Pojedziemy na północ i znikniemy z tej zastranej dziury. Jasne. Okej. Złomu nigdy dość. Dick, jesteś? Tak, jestem. Co tam? Oberwaliśmy. I to mocno. Dobra. Dwie części. Kilkudziesięciu, może więcej. Jebane sukinsyny. Pamiętasz tę młodą damę, o którą się martwiłeś? No, Lisa. Zaraz, co się stało? Gdzie jest Lisa? Zniknęła. Zabrali ją i trójkę innych. Alkaj ścigał ich tak długo, jak się dało, ale zaszyli się w kraterze Belnap. Wrócił do obozu, żeby zebrać ludzi, ale... Jasna cholera, słuchaj! Widziałem, co te skurwiele robią z zakładnikami. Nie ma czasu! Nie wierzę ci. Gdzie jest ta dziewczyna? Jeśli ją skrzywdziliście, to przysięgam. Kogo ja oszukuję? I tak was zajebie, niezależnie od tego, czy ją tknęliście, czy nie. Trzymaj się, Lisa. Już idę.
Lisa. To jej? Na pewno nie zostawił tego jebany wieczysty. Małe odciski stóp. Dziewczyna. To musi być Lisa. Prowadzili ją tędy. Jeśli ją skrzywdziliście, owe sukiny syny, wybije was do nogi. Dziękuję bardzo. No, sam sobie znajdź ścieżkę. Oni nie żyją, dupku. Nie dołączą do waszej pieprzonej sekty. Tutaj. Zaciągnęli ją tutaj. Co jest z wami, popierdoleńcy? Tak? Przeładować! Chyba, że przyszedł. Nie, tutaj jej nie ma. Gdzie jesteś, Lisa? Musi gdzieś tutaj być. Przejrzę ci oczami. Nie będę wolny, jeśli nie spojrzę ich oczami. Krew zagubionych będzie rozlewana, aż cały świat zostanie odnaleziony. Okej. Poprzysięgliśmy to i tego dokonamy. Czczę założyciela. A to co? On wskazał mi ścieżkę. Jestem słaby. On jest wielkie powstanie. Karnos wskaże mi drogę. Moje blizny sięgają głęboko. Ból znika, ale blizny pozostają. Pozbawiły mnie imienia. Zostałem odnaleziony. Muszę wziąć sól. Muszę poczuć ją w moich żyłach. Sól uczyni mnie wolnym. Sól odbierze moją przeszłość. Kiedyś świat był dla mnie ledwie cieniem.
obłudnym przedstawieniem na ścianie życia. Każdego dnia pamiętam coraz mniej i zbliżam się do jednego umysłu. Trzymaj się, Lisa. Zależnie od tego... Nikt do was nie dołączy! No, patrz! Odnalazłeś się, co? Zagubieni tu są! Idę po ciebie. Co? Wycofuję się. Trzymać się ścieżki. Bardzo! Wysadzisz go w powietrze! Nie! Dawaj! Ja to wezmę. Tak, tędy. Ona musi gdzieś tu być. Tutaj. Tędy ją ciągnęli. Lisa musi gdzieś tam być. Już idę, mała. Tutaj! Pokażę ci ścieżkę.
Mam go! Ukosz się, Topku! Tam jest. Nie rusza się! Lisa. Już dobrze, Lisa. O Jezu, co oni ci zrobili? Lisa! Lisa! Hej! Kochanie! Nie! Hej! Zamknij się! Zamknij się! Zamknij! Lisa, to ja, Deacon. Pamiętasz Deacona? Dobrze. Dobrze. Wszystko gra. Wszystko gra. Chodź. Nic nie jest. Cholera, możesz biegać. Kojarzysz punkty informacyjne? Dobrze, tam jest mój motocykl. Chcę, żebyś pobiegła tam najszybciej jak możesz, bez zatrzymywania. No, dobrze, bez. Nie stawaj, proszę cię. Gotowa? Tak? Leć.
Krysie! Krysie! A! Bracie! On jest zakupiony! Ukorzy cię! Szybko! To ci się już nie przyda. Do maszyny, biegnij! Jesteśmy bezpieczni. Wszystko gra? Nie. Posłuchaj mnie uważnie. Na południe stąd jest obóz przy Lost Lake. Tam jest zupełnie inaczej niż w Hot Springs. Żelazny Mike nie jest jak pani Tucker. Nienawidzę pani Tucker. Nie tylko ty, rozumiem. To niezły obóz. I do tego całkiem bezpieczny. Dobrze. Trzymaj się. Ricky! Ricky, odezwij się! Ricky, jesteś na tym kanale? Obóz Lost Lake, zgłoście się! Deacon? Kopelat! Czego chcesz? Po prostu... Kurde, spotkajmy się, możesz? Na autostradzie przy skrzyżowaniu z Old Belknap. Właśnie tam jadę. Wiesz, co powiedział Żelazny Mike, kiedy wyjechaliście z Muzerem? No... Tak. Słuchaj, dlatego właśnie gadam z tobą, a nie ze Skizem. Żelazny Mike nie musi nawet wiedzieć. Mam tu dzieciaka. Co? Znaczy, nie dzieciaka. Dziewczynę. Spędziła w syfie sporo czasu. Znalazłeś dziewczynę i chcesz ją przywieźć do Lost Lake? Nie, ty ją zabierzesz do Lost Lake, ale ja ci ją podrzucę. Ricky, jesteś tam? Tak, dobra, już jadę. Bez odbioru. Ricky! No, dobra, nie ma za co. Zobaczy, spodoba ci się tam mała. Jak mówiłem, Żelazny Mike, on jest w porządku.
Lubi dużo krzyczeć, ale po prostu mu się nie dawaj. Rozumiesz? No i jeszcze, jest taki gość, Skizo. Jeśli będzie się naprzykrzał, to po prostu powiedz Ricky. Albo idź do Adi. To obozowa lekarka, pogadaj z nią. Bo Adi jest w porządku. Ma różne lekarstwa na oczyszczenie tych, no wiesz, na oczyszczenie tych ran. No bo chyba nie chcesz mieć zakażenia. Oni ci pomogą, mała. Możesz na nich liczyć, nawet jeśli, no wiesz, nawet jeśli coś przeskrobiesz. To chyba tyle. Hej, Ricky. Cześć, Dick. Co za niespodzianka. Tucker porzuciła handel niewolnikami? Lisa, to jest Ricky. Ona tego... zabierze cię w bezpieczne miejsce. Nic się nie zmieniło, Dick. Żelazny Mike ci za to nie zapłaci. Nie zapłaci? Daj spokój, to nie tak. To nie o to chodzi. To nie chodzi o żadną nagrodę czy coś. Możesz ją po prostu zabrać? Co? A co z nią nie tak? Co z nią nie tak? Miała nieprzyjemne spotkanie z wieczystymi. O mój Boże. Cześć, Liso. Hej, jestem Ricky. Słuchaj, pójdziemy na ryby? Bo ja uwielbiam łowić. To jest moje ulubione zajęcie na całym świecie. Pojedziemy tam razem? Tak? Choć opowiem ci o Lost Lake. Jest tam najczystsza woda, jaką kiedykolwiek zobaczysz. A ryby? O mój Boże! Ryby z rana wyskakują tak wysoko. Pokażę ci. Jak pojedziemy, będziemy się świetnie bawić. Tylko mocno się trzymaj, dobra? Gotowa? Naprawdę doceniam. Otwórz bramę. Czujesz się... Cześć, Dick. Szukasz czegoś? Poczekam. Wracam do pracy. Strzelam do wszystkiego, co dzieje. Nie myślę o tym. Mam trochę towaru na stanie. No, zawsze potrzeba paliwa. Życie włóczęgi. Nie, będę miał oko na inne rzeczy. Do zobaczenia. Z jakim cudem nie wiem, żeby cokolwiek naprawić. Jesteś tam. Chodź Rings do Nikona Sęczona. Tak, jestem. Myślałam, że już wróciłeś.
Znalazłeś dziewczynę, Lisę? Nie, nie. No, wieczyści ostro ją poharatali i ona przeżyła. Cholera. Przydałaby się nam. Teraz będziemy jeszcze bardziej do tym skopani. No, spójrz na to z innej strony, tak. Jedna gęba mniej do wykarmienia. Weź nie pierdol, tylko rusz tutaj i znajdź mi jakieś ciepłe ciało, albo nie będzie żadnych gęb do wykarmienia. Bez odbioru. Ta, dobra, już się za to biorę. Cholera, snajper poluje. Cholera, nie teraz!